Cześć, witam wszystkich w nowej serii poradnika poświęconej symulatorowi DCS, a po omówieniu szczegółowo zasad, dlaczego samolot lata, jego a wyniki przyrządów, kręgów nadlotniskowych, nawigacji w poradniku do samolotu Su-25T, który obejmował szkolenie na typ oraz wszystkie niezbędne aspekty lotnictwa potrzebne na początek. Polecam wszystkim nowym, którzy nie mają pojęcia o lotnictwie, a kupili sobie DCS i chcą od razu od myśliwców zacząć sobie latać, zajrzeć najpierw do playlisty na tym kanale pod tytułem Su-25T poradniki ogólne lotnictwa i szkolenie na typ. W szczególności do odcinka pierwszego oraz drugiego na samym początku, gdzie omówiłem szczegółowo nie tylko przyrządy samolotu, awionikę, które są identyczne bądź bardzo podobne w samolotach, których teraz się będziemy uczyli, ale również wyjaśniłem, co to jest kąt natarcia, trochę fizyki, rodzaje prędkości, rzeczywista, przyrządowa, skalibrowana i względem Ziemi, zasady odczytu i błędy wysokościomierza radarowego, zasady odczytu i konfiguracja i błędy wysokościomierza barometrycznego, różnice między QFI, QNH, QNI, co jest bardzo ważne w lotnictwie, oraz zasady odczytu innych ważnych przyrządów i nawigacji znajdujących się w kokpitach tychże maszyn. Zatem zakładam, że w tej serii, nie wiem, no jesteście już na poziomie średnio zaawansowanym, no ja nie będę musiał tłumaczyć podstaw, które już tam omówiłem, a dzięki temu odcinek będzie krótki, rzeczowy i średnio zaawansowani się nie zanudzą, a początkujący uzupełnią wiedzę z poradnika 1x22 oraz 2x22 do samolotu Su-25T i nic im nie umknie. Tak więc zaczynamy. Tak, teraz jeszcze szybciutko o opcjach i ustawieniach samego symulatora na potrzeby dzisiejszego poradnika. Grafikę mam w ten sposób, możecie sobie skopiować, o ile was komputer to pociągnie. Gameplay polecam w ten sposób. Ważne jest, aby mieć units na metryk, czyli jednostki metryczne, nie imperialne, ale tam po stronie radzieckiej to jest wszystko w metrycznych. Avionics Language polecam English, chyba ktoś czai rosyjskie literki albo chińskie znaczki. MISC polecam w ten sposób. Audio według Zenia Special, tam praktycznie już nic więcej nie ma. Przechodzimy szybko do Mission Editora, budujemy nową misję, File New, koalicja domyślna, tak jak tutaj widzimy, bierzemy samolot, stawiamy go gdzieś przy Batumi, obojętnie jak i gdzie. Strona rosyjska, szukamy teraz naszego MIGA 29S, pokażę to na wersji S, bo jest troszeczkę bogatsza, więc więcej rzeczy mogę pokazać. Wybieramy Take off from ramp i tu myślimy, że jesteśmy na lotnisku, takie coś od razu odpalamy tym znaczkiem, zapisujemy myślnie i idziemy ćwiczyć. No i jesteśmy w kokpicie myśliwca przechwytującego MiG-29. W DCS mamy trzy wersje takiego MiGa. MiG-29 wersji A, eksportowej G do Niemiec oraz wersji S. Co do obsługi i kokpitu, niewiele się one różnią, ale różnice wychodzą w zdolnościach bojowych i uzbrojeniu oraz paliwie, o czym będę mówił stopniowo wchodząc w coraz głębsze tematy. Wersja S jest nieco bogatsza i wcale tutaj nie chodzi o obszycia skórą foteli czy klimatyzację. Na razie skupmy się tylko na kokpitach, aby poznać i oswoić się, gdzie co jest i do czego to służy. Kokpit 29 zaprezentuję wam w oparciu o wersję S. Zatem jedziemy od lewej do prawej i co my tutaj mamy? Z racji, że jest to jeden z uproszczonych samolotów do symulatora DCS, nie wszystkie przełączniki, pokrętła, dźwignie, guziki, wajchy tutaj działają, a wszystkie polecenia wydajemy z klawiatury bądź joysticka, co jest dla początkujących mega, mega uproszczeniem. I nie jest to samolot, po kokpicie którego możemy klikać i prowadzić w ten sposób obsługę maszyny. Pierwsze, co tutaj mamy z lewej, to największa wajcha chyba w samolocie, jest to przepustnica. Przepustnica służy do regulowania ciągiem dwoma silnikami. Posiada ona pozycję start oraz stop. Teraz jest pozycji stop, pokażę wam pozycję start. To jest pozycja start dla jednego silnika,
i start dla drugiego. Gdy silnik jest wyłączony, przesuwa się ona po prostu do tyłu. Przesuwając przepustnicę do przodu oraz do tyłu, regulujemy ciąg obydwu silników jednocześnie lub każdego z silników oddzielnie. Jeżeli macie podwójną przepustnicę w swoim joysticku, to bardzo dobrze, bo wówczas możecie regulować ciągiem każdego z silników oddzielnie, co pozwala wykonywać całkiem chore manewry i przy odrobinie wprawy przeciwnik, który jest na naszej szóstej, nie będzie w stanie się połapać, co się dzieje, i to daje nam czasem sporą przewagę. Dalej, tutaj mamy mrygającą z daleka widoczną lampkę ostrzegawczą informującą o otwartym bądź nieszczelnym kokpicie bądź braku hermetyzacji. Powinna ona zgasnąć po zamknięciu i uszczelnieniu owiewki. Tu na prawo natomiast mamy przyciski i kontrolki AFCS, czyli Automatic Flight Control System, systemu automatycznej kontroli lotu. Zapewnia on automatyczną stabilizację i sterowność w najważniejszych fazach lotu, utrzymując maszynę w zakresach operacyjnych limitów konstrukcyjnych, na przykład zapewniając prowadzenie maszyny poniżej kąta natarcia, poniżej limitu kąta natarcia. Możemy tu skorzystać z kilku trybów, które bardziej szczegółowo omówię w odcinku Autopilot, a dzisiaj skupimy się tylko na podstawach, więc je tylko krótko omówię. Pierwszy z nich to jest damper. Lewy Alt plus 1 to załączamy. Tryb zaprojektowany celem niwelowania oscylacji wzdłuż wszystkich osi swobody statku powietrznego. Tryb ten załącza się też automatycznie podczas wyboru każdego innego trybu automatycznej kontroli lotu. Następnie reset, tak podobnie w innych samolotach. Lewy Alt plus 9 nie jest on tutaj jakoś zaimplementowany, ale działa. Resetuje, wyłącza wszystkie tryby systemu, resetuje również alarm uszkodzenia samego AFCS, a przytrzymanie lewy Alt plus 9 dłużej jak 3 sekundy wyłącza całkowicie tryb damper AFCS. I widzimy, lampka zgasła. Lewy Alt plus 1, zapinamy ją z powrotem. Lecimy dalej, to z kolei lewy Alt plus 2. To załącza Grand Collision Avoidance Mode, czyli tryb wykrywania i zapobiegania kolizji z ziemią. Nie polecam w terenie górzystym i kanionach, bo można zrobić nowy krater w Kaukazie. Kolejny tryb, jaki mamy, tutaj ten obok, zaraz go sobie rozepnę tego, ale już, dobra. Kolejny tryb, jaki mamy, lewy Alt i 3, to jest to. Załącza stabilizację wysokości według wysokościomierza barometrycznego, ale wcześniej wymaga trybu utrzymania wysokości, którym załączamy klawiszem lewy Alt plus 4 i jest to ten tryb, czyli najpierw załączamy ten, a potem załączamy ten i wtedy wszystko nam działa, tak? Kolejne tryby, te dwa, raczej ten pierwszy powiedzmy tutaj, jest to ponoć według instrukcji path control, kontrola ścieżki, chyba na przykład podążania za wcześniej zaprogramowaną i wyznaczoną trasą, ale pewny nie jestem. Instrukcja podaje, że nie jest też to zaimplementowane. Nie wiem, pobawimy się w poradniku o autopilocie. Kolejna rzecz to właśnie, to też niby nie działa. Ponoć to jest to re-approach. Nie wiem, co bym miał to robić. Approach to rozumiem, ale re-approach? Pojęcia nie mam. Włączyć się nie da. Ja w instrukcji czytamy, że nie zostało to zaimplementowane, więc też tym pobawimy się kiedy indziej. Następnie mamy tutaj jedną z większych wajch w samolocie. O to mi chodzi. To jest dźwignia podwozia. Góra to podwozie schowane, dół podwozie opuszczone. Służy do tego klawisz G. Nad dźwignią podwozia, tutaj, mamy przełącznik świateł kołowania i lądowania. Obsługujemy go prawy Alt oraz I, a przepraszam, prawy Alt plus L jak Lima. I ma on
trzy pozycje. Dół, środek i góra. Dolna to jest światełka off, środkowa światełka kołowania i górna światła do lądowania i startu. Przejdźmy teraz od góry do dołu i co my tutaj mamy? Tu mamy panel kontrolny uzbrojenia, który nie działa, więc nie będziemy się nad nim tutaj jakoś specjalnie pochylać, ale pochylimy się nad tym tutaj. Tutaj znajduje się właśnie zintegrowany wskaźnik kąta natarcia w stopniach po lewej oraz wskaźnik przeciążenia G po prawej. Krytyczne konstrukcyjne przeciążenie zaznaczono tutaj przy 9G na czerwono tutaj. Przekroczenie 9G jest niebezpieczne dla samej konstrukcji maszyny oraz samego pilota, no bo pilot może zemdleć. Szczegółowe objaśnienie, co to jest kąt natarcia i trochę fizyki, znajdziecie w poradniku pierwszym do samolotu SU-25T. Kokpit, zapoznanie i wszystko, co potrzebne na początek, o przyrządach w 15 minucie i 3 sekundzie tego poradnika. Tu natomiast mamy wskaźnik prędkości przyrządowej IAS, Indicated Airspeed, wyskalowany w kilometrach na godzinę od 0 do 10, można powiedzieć, licząc w tą stronę. Wskazania mnożymy razy 100, czyli 1 razy 100 km na godzinę, 400 km na godzinę, 900 km na godzinę, 1000 km na godzinę, jak to się obróci dookoła i zamkniemy ten budzik. I odczytujemy tu właśnie prędkość w kilometrach na godzinę. Rodzaje prędkości powietrznych, prędkość przyrządowa, skalibrowana oraz rzeczywista i względem Ziemi zostały umówione w pierwszym poradniku do samolotu SU-25T w 20 minucie 23 sekundzie, do czego zapraszam. Poniżej z kolei znajduje się już dobrze znany wysokościomierz barometryczny, wyskalowany oczywiście jest on w metrach. Duża wskazówka prezentuje nam setki metrów i porusza się po zewnętrznej tarczy. Natomiast wskazówka tutaj jest akurat schowana za tą mniejszą. Mniejsza wskazówka porusza się po tarczy wewnętrznej i odczytuje nam tysiące metrów. Tutaj natomiast ustawiamy ciśnienie atmosferyczne dla wysokościomierza barometrycznego. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi i ustawień wysokościomierza barometrycznego oraz błędy i ich skutki znajdziecie w pierwszym poradniku do samolotu SU-25T w 31 minucie 32 sekundzie tego poradnika. Natomiast poniżej mamy wskaźnik konfiguracji urządzeń mechanicznych samolotu. Zacznijmy od podwozia, Landing Gear Lab, kontrolki podwozia. Jak się świecą, znaczy, że podwozie zostało opuszczone i zabezpieczone. Jak się nie świecą, to podwozie schowane. Landing Gear Warning Light, jest to lampka ostrzegawcza podwozia, sygnalizuje, że albo podwozie jest podnoszone, albo opuszczane, lub nastąpiła jego awaria. Wówczas na przykład podczas opuszczania podwozia, gdy zapalą się na przykład te dwie, a trzecia ta się nie zapali, to ta lampka będzie dalej mrygać, informując nas, że coś w podwoziu zdechło i się nie zareglowało. I w odwrotnym kierunku, jeżeli chowamy podwozie, wszystkie lampki zgasną, ale ta dalej mryga, znakiem tego, że któraś golem podwozia po prostu się nie schowała, podwozie zostało niedomknięte i mamy awarię. Tu natomiast mamy wskaźniki klap z jednej i z drugiej strony. To są wskaźniki tutaj klap powierzchni spływu. Aktualnie mamy tylko dwie pozycje, opuszczone na 100% lub schowane. Klapy obsługujemy klawiszem F jak Foxtrot, a skrót klapy Landing Position, czyli klapy do lądowania, lewy Shift plus F, na razie nie działa. A animowany przełącznik klap znajduje się pod przepustnicą tutaj. Wracamy do wskaźnika naszego konfiguracji i co mamy dalej. Te z kolei tu wskazania, te kontrolki jedna i druga tutaj, to są jakieś hall gears.
To są kraty, które stosowane są podczas operacji naziemnych przy lądowaniu i zetknięciu się kół z pasem. Są to osłony, w sumie chroniące silnik przed zaciągnięciem, zastaniem obcych elementów do silnika, które mogą ten silnik potem uszkodzić. Ale na ich działanie tutaj w migu wpływu nie mamy. Działają one naprawdę dziwnie w tych migach. Tak dziwnie, że sam czasem mam wątpliwości co do poprawnego ich działania, bądź w samych wskazań wskaźnika konfiguracji. Dalej mamy tutaj dwa. Te dwa, tu i tu. Prostokąty. To są hamulce aerodynamiczne, airbrakes. Hamulce te podnosimy tutaj spoilery z tyłu lub opuszczamy klawiszem B jak Bravo. Służą one do redukowania prędkości podczas lotu. Jednak nie będzie on działał, jeżeli podczepiony został centralny zbiornik paliwa. I dopiero po jego odrzuceniu będziemy mogli korzystać z hamulca aerodynamicznego. No i lecimy dalej. W tym miejscu mamy nasz Attitude Directional Indicator, czyli sztuczny horyzont pomagający nam złapać orientację w sytuacji złej pogody, gdy nie widzimy horyzontu i nie możemy na oko określić położenia samolotu w przestrzeni. Z pionowej skali tutaj odczytujemy pochylenie samolotu ku górze lub dołowi w stopniach. 0 oznacza horyzont, plus 10, 20 aż do plus 90 to będzie lot pionowy do góry, minus 10, minus 20, minus 30 aż do minus 90 lot pionowy w dół, wulkowanie. Ze skali bocznej natomiast tu oraz tutaj, lewej i prawej, odczytujemy przechylenie samolotu w stopniach na prawe bądź lewe skrzydło. Przyrząd też ma zintegrowane wskaźniki ILS i oraz nawigacji. Te żółte tutaj przedstawiają odchylenie od wyznaczonej trasy, jeżeli ta została w edytorze uprzednio zaprogramowana i jesteśmy w trybie nawigacji ENR, czyli en-route, to pionowa przedstawia nam odchylenie od trasy na lewo lub prawo, natomiast ta tutaj pozioma przedstawia odchylenie od trasy w płaszczyźnie góra-dół, czyli wysokość. To samo przedstawione jest na skali pionowej w tym miejscu i poziomej w tym miejscu. Gdy nawigacja przełączona jest w tryb LMDG Landing, wówczas wskaźniki te pełnią funkcję ILS TACAM, pomagając nam znaleźć pas w warunkach ograniczonej widoczności. A bardziej szczegółowe informacje dotyczące wskazań i obsługi tego urządzenia znajdziecie w pierwszym poradniku do samolotu Su-25T w 57 minucie i 4 sekundzie tego poradnika. No i poniżej, tradycyjnie w samolotach rosyjskich pod horyzontem, mamy HSI, czyli Horizontal Situation Indicator, nasz żyrokompas. On informuje nas o tym, jak przed jakim kursem aktualnie lecimy. Aktualnie mamy 210 tu, czyli 215. Biała podwójna strzała, czyli to tutaj, z grotem w tym miejscu, pokazuje nam planowy kurs na waypoint, bądź jakiś punkt zainteresowania według wyznaczonej uprzednio trasy, jeżeli ta została uprzednio zaprogramowana w edytorze misji. Natomiast żółta, ta tutaj, z grotem w tym miejscu, reprezentuje aktualny kurs, jakim powinniśmy lecieć, aby do danego punktu dolecieć. Jak się pokrywają, ta biała pokrywa się z tą żółtą, obie patrzą grotem w tym samym miejscu, znakiem, że jesteśmy na wyznaczonej trasie. Tu z lewej natomiast mamy odległość do wyznaczonego punktu drogi w kilometrach, a tutaj planowy kurs lotu do danego punktu drogi. Te znaczniki natomiast czerwone oznaczają, że namiernik lokalizera i ścieżki schodzenia jest nieaktywny. No, on powinien się uaktywnić w trybie nawigacji LNDG Landing około 8 km przed pasem i pełnić funkcję wskazania ILS. Co prawda te znaczniki czerwone wówczas znikają, co nas informuje, że wskaźnik ILS działa, ale tak naprawdę te pałąki od ILS-u, czyli lokalizera i ścieżki schodzenia, czasem nie działają. Czasem działają, czasami nie działają. Naprawdę nie wiem, od czego to służy. Jest tym naprawdę różnie.
Te skomplikowane urządzenie bardziej szczegółowo omówiłem wraz z przykładami w pierwszym poradniku do samolotu Su-25T w pierwszej godzinie, 4 minucie, 23 sekundzie tego poradnika. Natomiast obszernemu tematowi nawigacji, jak z punktu A dolecieć do punktu B bez GPS-u i mapy F10, poświęciłem cały odcinek 10 poradnika do samolotu Su-25T, gdzie mam nadzieję rozwiałem Wasze wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu. To mamy tu Vertical Speed Indicator, czyli wariometr, wskaźnik prędkości pionowej wyskalowany w metrach na sekundę. 0 oznacza, że samolot się ani nie wznosi, ani nie opada. Natomiast powyżej 0 mamy przedstawione wznoszenie 10 metrów na sekundę, 20 metrów na sekundę do góry i w dół mamy wskazanie zniżania 10 metrów na sekundę na minusie i minus 20 metrów na sekundę i tak dalej. Mamy tutaj też zintegrowany wskaźnik wychylenia samolotu, to ta żółta skala, oraz uślizgu z tą białą kulką, a to znajduje się pod horyzontem w tym miejscu. Regulujemy te wartości używając statecznika pionowego na ogonie, wciskając do podłogi lewy bądź prawy pedał lub gej. Się odpauzowało. Tu pod spodem mamy z kolei nasza prędkość wyskalowana w machach. Wyskalowany jest on od 0 do ambitnych 2,8 macha. No, tu na pewno jest przerost ambicji nad treścią. W rzeczywistości ponoć MiG osiąga takie prędkości, a w DCS, który ma najbardziej zbliżone do realności Abramy, nawet jak sprowadzicie MiGa 29 z 14 km pionowo w dół na dopalaczu, to i tak nawet ledwo dwa machy nie zobaczycie. Dalej mamy zegarek. Tu odpauzuję, że to się przesunęło, ale na zegarku to właściwie nie ma co chyba nawet wam tłumaczyć, bo na zegarku się wszyscy znają. Przechodzimy zatem do wysokościomierza radiowego, to odsunę, spauzuję. I dobra, lecimy dalej. Co to jest? Wysokościomierz radiowy wyskalowany w metrach od 0 do 1000 metrów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące tego urządzenia znajdziecie w pierwszym poradniku do samolotu Su-25T w 27 minucie 21 sekundzie tego poradnika. Tu natomiast mamy wskaźnik ilości flar. Przedstawia nam, ile pozostało w samolocie środków przeciwdziałania pociskom wprowadzonym na podczerwień. Myśliwiec wystrzeliwuje jednorazowo po dwie flary na raz, a przyrząd nie zlicza pojedynczych flar pojedynczo, lecz wskazuje nam ilości, można powiedzieć, dwudziestkami, tak? Czyli 60 to jest pełny i następne wskazanie będziemy mieli 40, 20, no i 0. Tu natomiast mamy tachometr. Tachometr wskazuje nam prędkość obrotową, ogólnie mówiąc, silników, wyrażoną w procentach. Wyskalowany jest od 0 do dychy. Wskazanie mnożymy razy 10 i otrzymujemy prędkość obrotową danego silnika wyrażoną w procentach. Są tutaj dwie igły, po jednej dla każdego z obydwu silników oddzielnie. No i podczas pracy na idle powinny się one ustabilizować po uruchomieniu silników w okolicach 70%. Poniżej z kolei mamy wskaźniki temperatury gazów wylotowych. Po jednym na każdy z silników, to jest lewy silnik, tu jest prawy silnik. Wyskalowane są one od 0 do tam, powiedzmy, dychy. Wskazania mnożymy razy 100 stopni Celsjusza i tak otrzymujemy tutaj dwójka 200 stopni Celsjusza, 400, 600, 800, 1000 stopni Celsjusza. I po uruchomieniu silników, jeżeli jego temperatura na idle na biegu jałowym powinna się ustabilizować w okolicach 400 stopni Celsjusza. Jeżeli jest sporo więcej, to odradzam startu tym padłem i odstawienie samolotu do mechanika. Tu natomiast poniżej... O! Tutaj to wszystko, to mamy wskaźniki ciśnień. Brak jest dokumentacji, co jest do czego, więc powiem to tylko z obserwacji przeprowadzanych i przeprowadzonych testów. Te tutaj od lewej
z tlenem, bo jest jakieś O2, jest chyba tlen, nie działają. Przeleciałem cały Kaukaz na dużej wysokości, wąchając ten tlen przy ostrych manewrach, wskaźniki ani drgnęły, więc nie musimy się raczej o nie martwić. Działają za to te cholery 4 tutaj, z czego podejrzewam, że pierwsze dwa od lewej to ciśnienie w układzie hydraulicznym obieg pierwszy i drugi. Budzą się one do życia dopiero po uruchomieniu jednego z silników i gdy są na zielonym polu, czyli mamy ciśnienie, działają powierzchnie sterowe, klapy, podwozie i tym podobne. Natomiast te dwa tutaj po prawej budzą się od razu po załączeniu zasilania i wskazują optymalne ciśnienie, tak jak teraz. W związku z czym wnioskuję, że może być to układ pneumatyczny zasilany nie z silników, lecz na przykład jakiś butli z danym gazem technicznym. Być może służy to do podnoszenia pneumatycznie owiewki kokpitu, tego nie wiem. Ciśnienie to nigdy nie spadło mi, więc w ogóle wątpię, czy to działa jakkolwiek. Poniżej tutaj, o, dobra, się do kogoś dostaniemy, tu dostaniemy się, dobra, zrobimy tak. Tu jest coś takiego jak pomiar napięcia w voltach. No, pokazuje on teraz jakieś 22 V. Lecz powiem szczerze, samolot stał 3 godziny na płycie lotniska z włączonymi wszystkimi światłami na zasilaniu z akumulatorów. Napięcie nie spadło, więc raczej nie jest to symulowane poprawnie. Tu natomiast znajduje się wskaźnik ciśnienia w układzie hamulcowym. Dobra, idziemy dalej do wskaźnika ilości paliwa. Wskaźnik ilości paliwa wyskalowany jest w kilogramach od 0 do 7, a jego wskazania mnożymy razy 1000. No i otrzymujemy ilość paliwa w kilogramach. Jednak bez zbiorników podczepionych z zewnętrznych sam samolot w wersji S mieści w sobie 3493 kg, czyli to jest stan paliwa nalany do pełna bez zbiorników podczepionych na pylonach. A w wersji A zabierze on maksymalnie, a w wersji A oraz G, bo jeszcze jest wersja G, zabierzecie maksymalnie 3376 kg paliwa, a wersja S 3493, czyli troszeczkę więcej paliwa wchodzi do wersji S, bo jest bogatsza. A maksymalnie ze wszystkimi zewnętrznymi zbiornikami paliwa zabierzecie 6438 kg paliwa w wersji S i 117 kg paliwa mniej w pozostałych wersjach MiGa 29. Tutaj, na tej bocznej ściance, mamy numery zbiorników paliwa i będą się one zapalać w miarę ich opróżniania, a na samym dole tutaj mamy bingo fuel, które wynosi w okolicach 600 kg. Pierwszy zbiornik od góry to podwieszany zewnętrzny centralny zbiornik paliwa i jeżeli się lampka zapali na złoto, znakiem, że już jest on pusty. Niżej mamy podwieszane zewnętrzne dwa zbiorniki paliwa na pylonach pod skrzydłami. Jeżeli się zapali kontrolka, znaczy, że są puste. No i teraz ten kontrolka środkowa znacznika zbiorników paliwa to zbiorniki wewnętrzne w skrzydła w samolocie, potem zbiorniki wewnętrzne trzeci wewnątrz samolotu i zbiornik pierwszy wewnątrz samolotu. Jak się pierwszy zapali kontrolka, znaczy, że mamy bingo fuel. Żółte natomiast te znaczniki, te cholery tutaj, byście się zdziwili, też się zdziwiłem, co to jest, jak się zainteresowałem głębiej. Żółte znaczniki prowadzone do zbiorniku paliwa nam pokazują w przybliżeniu zakres wagi, kiedy dany zbiornik ulegnie opróżnieniu. Czyli na przykład te zbiorniki zewnętrzne, obydwa, ten się skończy, jest pełny tutaj, a skończy się tu. Ten jest pełny tu, a skończy się tu. Czyli mniej więcej w tym miejscu skończą się dwa zbiorniki paliwa z paliwem, te zewnętrzne, i będziemy mogli je odrzucić. Natomiast z racji tego, że czas lotu jest ograniczony, więc paliwo to czas, na samej górze mamy przybliżony dystans
w kilometrach, jaki powinniśmy przelecieć z daną ilością paliwa i danym stałym jego zużyciu. Natomiast poniżej mamy Intake Ramp Indicator dla silnika lewego oraz silnika prawego. Wyskalowane jest to w procentach. Co to takiego jest? No, wewnątrz kanałów dolotowych silnika znajduje się taka regulowana, nie wiem, nazwać klapa, rampa, która reguluje przepływ powietrza do silników. No, rampa spowalnia powietrze dopływające do silników, zapewniając poprawną jego pracę. To tak w zasadzie im szybciej lecimy, tym węższy prześwit w kanale dolotowym powinien być. Czyli 100% tutaj, pełne otwarcie, oznacza przewężenie kanału dolotowego, czyli spowolnienie powietrza przy locie ponaddźwiękowym. I 0% lampa jest wówczas zamknięta, następuje pełne otwarcie kanału dolotowego przy locie poddźwiękowym. Powinna się ona otwierać stopniowo po minięciu prędkości dźwięku. Szczerze powiedziawszy, różnie to działa, no i czasami silniki gasną. Po prawej mamy RWR, czyli Radar Warning Receiver, niesamowicie pomocne urządzenie w walce, a z niego dowiemy się, z jakiego kierunku dochodzi do nas sygnał radarowy, jakiego rodzaju jest obiekt, który go nadaje, jaka jest moc sygnału, czy emiter jest nad nami, czy jest pod nami, oraz czy zostaliśmy wykryci, namierzeni. Identyczne urządzenie znajduje się w samolocie Su-25T. Urządzenie to omówiłem szczegółowo w poradniku 13 do samolotu Su-25T. Identyczne znajduje się w Su-27, Su-33 MiG-u czy nawet J-11 Shenyang, do którego zapraszam celem uzupełnienia bardziej szczegółowej wiedzy. Z tego samego poradnika dowiecie się także o klasyfikacji pocisków powietrze-powietrze względem ich rodzajów naprowadzania i ich cech, czyli co to są pociski FOX-1, FOX-2 oraz FOX-3. A w poradniku 14 do samolotu Su-25T omówiłem środki i metody przeciwdziałania pociskom, zakłócanie ECM, DIRMS, podstawowe manewry unikania i chowania się przez wykrycie przez radar notching oraz cranking, oraz jak działa radar pulsacyjny dopplerowski, które są na wyposażeniu myśliwców DCS. Jest to absolutne minimum wiedzy, jaką trzeba posiąść, i uważam to za konieczne zapoznanie się z tym tematem bardzo dobrze, by skutecznie walczyć myśliwcami i zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń technicznych tych radarów, dlaczego kogoś tam nie będziemy widzieć, gdy ktoś tam jednak był. Natomiast powyżej znajduje się tak zwane urządzenie ekran, Diagnostic Test Indicator, wyświetla nam ostrzeżenia o stanie i uszkodzeniach samolotu. Oczywiście w języku rosyjskim, bez względu na wersję MIGA. Tu jeszcze gdzieś z prawej strony samolotu mamy włącznik świateł nawigacyjnych, a znajduje się on tutaj. O. Tu są światła 100% włączone, tutaj wyłączone. Obsługujemy klawiszem prawy kontrol oraz L jak lima. Ok, lecimy teraz do wyświetlacza przeziernego, wyświetlacza HDD Heads Down Display. Tutaj jest on mocno okrojony w stosunku do samolotu Su-27-33 oraz Shenyang J-11. W MiG-u pełni on zaledwie funkcję repetytora wyświetlacza przeziernego HUD, tak? To samo co mamy tu, to samo mamy tu. Na próżno tutaj szukać danych nawigacyjnych, informacyjnych o lotniskach, brak jest też datalinka, więc nie znamy położenia wykrytych przez jednostki sojusznicze samolotów wroga, a co za tym idzie, poruszamy się jak dziecko we mgle. Dlatego ważne jest, aby latając tym samolotem PVP Multiplayer, ktoś z radaru prowadził nas i mówił, co się dookoła nas dzieje. I teraz HUD. Tutaj opowiem bardzo pokrótce, bowiem zarówno wszystkie MIG-i, jak i Sukhoje, jak i Shenyang 11 mają dokładnie tą samą prezentację HUD-a, więc zrobię do tego wspólny odcinek dla wszystkich tych maszyn, a dzięki temu nie będę musiał o tym mówić podczas omawiania każdego z kokpitów osobno. Tak więc między innymi HUD-a obsługuje się
klawiszami od 1 do 8, wybierając poszczególne jego tryby. Tu mamy typ nawigacyjny do walki na odległość, to są Close Combat Range Modes, czyli do walki na krótką odległość, tryb awaryjny namierzenia pociskami oraz tryb powietrze-ziemia, a tutaj jak nam zdechnie całkowicie celownik, można się tutaj ósemką poratować. Tak więc na dzisiaj interesuje nas tylko tryb 1, czyli nawigacyjny, ten domyślny. Jak coś przez przypadek wciśniecie i HUD się zmieni na cokolwiek tam powiedzmy innego i dzicze jedzie, co to jest, wystarczy wcisnąć klawisz 1 i wrócicie do trybu domyślnego. On ma tutaj, klikając jedynką dookoła, to przechodzimy kolejno po wszystkich trybach i pierwszy jest ENR. Powinno się tutaj nam palić ENR, akurat miałem trasę zaplanowanej, ale ENR. Enter, czyli nawigacja po wcześniej wyznaczonej trasie w edytorze. RTN, tak mamy teraz, to jest powrót do bazy macierzystej. Nakierowanie na punkt rozpoczęcia podejścia początkowego IAF, czyli Initial Approach Fix danego pasa. Tryb landing to lądowania, tryb lądowania. Ok, moi drodzy, żeby pokazać wam szczegółowiej, jak ten HUD się sprawuje, jak go odczytywać. Wrzuciłem samolot w powietrze. I teraz się możemy pobawić. Tu właśnie mamy teraz tryb ENR, o którym właśnie wam mówiłem. I pokazuje nam właśnie kurs na waypoint. To jest znacznik waypointu, czyli waypoint jest dokładnie gdzieś przed nami, na wysokości 2000 metrów. Czyli powinniśmy podlecieć o te 300 metrów więcej, ale to za tym za chwilę. Najpierw tak, dobra, podstawy. Tu mamy sztuczny horyzont. Pozwoluję na chwilę. Widzimy przechył lewo, prawo na sztucznym po 30 stopni. To samo teraz mamy tutaj 30 stopni. Sztuczny horyzont pokrywa się z tym znacznikiem, to jest 30 stopni. I tu mamy teraz 0. Tu w tym miejscu jesteśmy na horyzoncie. Natomiast jakbyśmy chcieli być idealnie na horyzoncie, czyli 0 stopni pochylenia, bo aktualnie teraz widzimy, że jesteśmy zadarci jakieś 5 stopni do góry, bo musimy być zadarci do góry, żeby utrzymać się na danej wysokości, żeby nie opadać. Wówczas ta linia pozioma to jest nasz sztuczny horyzont 0 stopni. Następnie teraz dalej. Co my tutaj mamy? Tu mamy prędkość naszego samolotu. Aktualnie wyskakowana w 6 w kilometrach na godzinę. Uwaga, jak będziecie latać MIG-iem wersji G, tej niemieckiej, eksportowej, to on wyskalowany jest w węzłach. Węzły i stopy na wysokości. Natomiast reszta kokpitu, wysokości mierze i tak dalej, są wyskalowane w kilometrach, więc można się zdziwić, o co chodzi. Tak więc tu mamy kilometry na godzinę prędkość. Prędkość, jeżeli ten cingiel jest tutaj z prawej, znaczy, że samolot przyspiesza, zwolnia. Jak jest w tą stronę, znaczy, że samolot zwalnia. A jeżeli jest ten trójkącik po środku, znaczy, że samolot ani nie przyspiesza, ani nie zwalnia. Nad prędkością, jeżeli jesteśmy w trybie ENR, mamy podaną prędkość zadaną na waypoint. To jest po prostu prędkość planowa, jaką powinniśmy mieć przy tym waypointie, 450 km na przykład na godzinę. Tu natomiast mamy repetytor żyro kompasu. 10 stopni, 20, 30 stopni. My aktualnie mamy jakieś tam 20 kilka. Sprawdźmy, czy mamy 20 kilka. Jak dobrze się przypatrzymy, mamy tu jest północ, 10, 20 kilka stopni na żyro. To jest repetytor tego urządzenia. Następnie mamy tutaj naszą wysokość w metrach. Jak latamy MIG-iem S, to jest w metrach. I jedyny wyjątek, jaki jest w stopach, to wersja MIG-a w wersji G. Tam mamy stopy, tu mamy metry. Metry według wysokości mierza barometrycznego. Mamy w okolicach 1770. Patrzymy, czy jest 1770. 1000 dochodzi, 750, 60, 70. No, zgadza się idealnie. Tu natomiast mamy na górze 2000, czyli to jest, można powiedzieć, prędkość zadana, jaką powinniśmy mieć, mijając ten punkt drogi. Natomiast poniżej mamy odległość do punktu drogi, do którego się aktualnie zbliżamy. Repetytor z horyzontu tutaj 22 km. Widzimy, że jesteśmy na
na kursie, można powiedzieć, do waypointa. To żółta pokazuje nam strzałkę, gdzie jest waypoint, jakim kursem powinniśmy lecieć, a biała, ta podwójna, jak mówiłem, kurs zadany i zadany panowie jest 0.18. I ostatnia, jaka tutaj jeszcze jest rzecz do omówienia, tak w tym trybie domyślnym, to tutaj te 10.0, 10.20. To ze strzału takimi kropkami, to jest minus 10, tu jest 0, 10, 20, to są, można powiedzieć, ustawienia, raczej wskazania horyzontu. Jak spojrzymy tu, to jest nic innego jak to 10, 20 i tutaj minus 10. I jeszcze mamy pozostałe tryby HADA, bardzo podobne we wszystkich, właściwie identyczne. Dwójka to jest BVR, tryb do walki na odległość, włączenie radaru, jego tryby różne i tak dalej, ustawienia co do wykrywania radarem, bądź podczerwienią, tryb do walki na blisko, pierwszy tryb do walki na blisko, drugi oraz trzeci to jest już nahełmowy, wyświetlany do namierzenia nahełmowego, bardzo przydatna rzecz. Szóstka LNGT to jest tryb awaryjnego namierzenia, jak nam zdechł na przykład radar, można tutaj termiki tym naprowadzić. I siódemka to jest air to ground, czyli powietrze, ziemia. I ósemka, jak nam zdechnie celownik, no to można się tutaj tym posilić. I na koniec mówimy sobie master couch, lampki ostrzegania krytycznego oraz informacyjne. Z lewej strony mamy kontrolkę obiewki kopitu, że nie został on domknięty bądź uszczelniony. Lampka Master Caution znajduje się natomiast nad zintegrowanym wskaźnikiem kąta natarcia i przeciążenia. Będzie ona migać podczas wystąpienia awarii krytycznych i po zapaleniu się jednej z lampek ostrzegania o awariach ważnych układów statku powietrznego. Lampka markerów pasa znajduje się nad wysokościomierzem radiowym w tym miejscu. Z prawej strony lampka kontrolna załączenia pracy radaru znajdująca się w tym miejscu i mocno z prawej tutaj znajduje się lampka ostrzegawcza braku ładowania generatora alternatora prądu, gdy silniki są unieuruchomione, czyli rozładowujemy akumulator, który w tym przypadku akurat i tak się nigdy nie rozładuje. Natomiast reszta lampek ostrzegania krytycznego i informacyjnych znajduje się tutaj w panelu po prawej stronie i sobie to teraz pokrótce wszystko omówimy. Na potrzeby tego poradnika dla Was zrobiłem pewien fotomontaż i pobudziłem możliwie wszystkie lampki występujące w DCS, które w tym miku działają i przedstawiam Wam je po lewej stronie. Pierwszą na samej górze mamy pożar przekładni, utrata dwóch obiegów układu hydraulicznego. Jeżeli to Wam się zapali podczas lotu, to proponuję katapultę, bo niedługo samo stanie się całkowicie niesterowny. Poniżej pożar lewego silnika, potem pożar po prawej prawego silnika. Tutaj jest niskie ciśnienie układu hydraulicznego. Tu z prawej awaria, błąd limitera kąta natarcia. Ta kontrolka to jest AFCS damper 3-minutowy self-test. No, po uruchomieniu samolotu samolot dokonuje self-testu AFCS-a. Jeżeli przebiegnie on poprawnie, to lampka powinna po 3 minutach zgasnąć. Kolejna, bardzo ważna, to tutaj, to jest APUS fail, czyli awaria układu podłużnej statyczności samolotu. Proponuję nie latać z tym włączonym. Poniżej mamy starter lewego silnika, starter prawego silnika, poniżej kontrolki dopalaczy, czyli dopalacz silnika lewego i załączenie dopalacza silnika prawego. Poniżej mamy teraz trymy informujące o centralnym położeniu trymów, sprawdzić przed startem, czy są one poprawnie ustawione. Ta kontrolka to jest centralne położenie trymu kierunku, a jest od centralnego położenia trymu pochylenia, a natomiast ta to centralne położenie trymu przechylenia. I ta ostatnia tutaj to jest fill unit, czyli informująca o poprawnym
działaniu jednostki Phil Unit, która jest kontrolowana za pośrednictwem komputerów MIGA-29. Więcej informacji o tym w internecie tutaj nie jest ona szczególnie jakoś ważna. Na dziś to już wszystko, moi drodzy, jeżeli chodzi o kokpit tego samolotu. Sami widzicie, że sporo przyrządów awioniki, jak i wskazań jest bardzo podobnych do samolotu Su-25, tego, który to już znacie. A ja, żeby odpocząć, jak właśnie widzicie, wybrałem się na ryby w okolicach pięknego lotniska Batumi. Piękna okolica, przepiękna przyroda. Mam nadzieję, że poradnik się Wam podobał i jest pomocny. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. I jeżeli chcecie mi się jakoś odwdzięczyć bądź pomóc, zostawcie łapkę w górę i suba, albo chociaż jedno z tych dwóch. To mi w zupełności wystarczy i będę bardzo wdzięczny. Chłopaki już latają, już ćwiczą. Wy też ćwiczcie, też tak będziecie latać. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych wykładach.